Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I dzisiaj w planach mamy na W37 zrobić chore przejścia w pupilach. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak widzicie, mam na to troszkę grzybów odłożonych. Oprócz tego będziemy chcieli poklikać lożki, ale w zależności ile mi wyjdzie ten odcinek, na czym skończę w pupilach, to może sobie zrobimy po prostu osobny odcinek z lochów, a może po prostu jeszcze w tym poklikamy. To już zależy od długości i jak to wyjdzie. Okej, mam też parę informacji, więc może zanim przejdziemy do tych pupili, to sobie tutaj poogarniam. Do kibelka już tu wrzuciłem broń. Tutaj właśnie muszę sobie umaga, bo jest co prawda słaby rozrzut, ale jest. Widzicie, 36 obrażeń, 24 staty, co sobie tutaj zrobimy dziurę. I sobie odzyskamy klejnot. I teraz tak, po pierwsze premiery. Premiery, dużo osób pod ostatnim let's playem mi pisało, że premiery są słabe, ponieważ po prostu mylą, przychodzi powiadomienie, że jest odcinek, a tak naprawdę odcinka nie ma, bo jest to premiera i żebym po prostu tych premier nie robił, więc jak na ten moment po prostu ich nie robię. Musicie pamiętać, że odcinek jest co dwa dni o 18:00. Natomiast możecie się wypowiedzieć pod tym odcinkiem, takie swoje oficjalne stanowisko, jak wypatrzycie właśnie na te premiery. Mówię, na ten moment nie będę ich robił, bo tam kilka osób pisało, że są słabe, więc o, 7 dni mamy, więc sobie na razie odpuszczę, a wy możecie powiedzieć, co o tym sądzicie. Kolejna sprawa to dźwięki. Ktoś mi napisał, wkleję tutaj komentarz, jeśli nie jest usunięty, że jeśli oznaczę tutaj sygnał wyjściowy głosu, to nie będę miał tego gadania, jak wejdę w jakąś zakładkę, i to faktycznie działa, więc bardzo dziękuję osobie, która to napisała. Wstawię tam komentarz może w montażu. Bo nie wiedziałem, ja zawsze grałem bez dźwięków, więc tych ustawień tutaj sobie, że tak powiem, nie ruszałem. Tutaj sobie zrobiliśmy reset, jak się to troszkę nazbiera, to poklikam. Teraz sobie zróbmy arenkę. Także mówię, jeszcze raz dziękuję tej osobie za to, że... Oj, zapomniałem, że to nie Beryk, tylko Paladyn. Żeby tu magów lepiej nie atakować. Dobra, poprzeklikujemy, nie będziemy się zastanawiać, tylko sobie po prostu klikniemy. O, no nieźle nam tu idzie z tego, co widzę. Dobra, padł. Przegraliśmy. No, takie klikanie na pałę to... To wiecie jak jest, ale dobra. Byleby zrobić te 10 podstawowych ataków, bo tam mało brakło. Jeszcze dwa. No, widzicie? Ataku nam nie zaliczyło, mimo że wygraliśmy i dostaliśmy tam złoto i tak dalej. Też śmieszna sprawa. O, i znowu nie zaliczyło. Ech, tu niestety przegrana, może tego. No i dobra, mamy 10. Czekajcie, bo ja tak mam głośno, mam na 10%. To nie wiem, czemu tak głośno jest, ale no mniejsza z tym. Dobra, rękę żeśmy zrobili. Tu już sobie możemy powoli poklikać. Za te 100. Okej, kolejna informacja jest to mikrofon. W przyszłym tygodniu, bo nagrywam ten odcinek w sobotę, w przyszłym tygodniu planuję sobie zamówić mikrofon lepszy. I będę po prostu z niego już nagrywał. Także poszukałem sobie, mam już w sumie taki wypatrzony, więc będę zamawiał i już będę... Będzie ta jakość dźwięku o wiele lepsza. Zwłaszcza, że oglądałem tam recenzję i dużo osób pokazywało, jak ten dźwięk wygląda bez obróbki. I jest naprawdę spoko, więc już tak pod kątem live'ów, do tego ma statyw, chyba to się nazywa, taki, co można doczepić do biurka i sobie tam, wiecie, w dowolny sposób ustawiać, i tamten pop filter i tak dalej, więc dosyć fajny mikrofon, tam około 150 zł kosztuje. Także no już przynajmniej nie będzie ten dźwięk taki, jak jest na ten moment. I oprócz tego właśnie, co się z tym wiąże, za tydzień będę zaczynał ferie, więc będę miał więcej czasu i już będę miał ten nowy mikrofon, więc po prostu będę sobie chciał przycisnąć z nagrywaniem. Zacznę tą serię, o której mi ktoś tam pisał w komentarzu pod jakimś starszym odcinkiem, żeby ocenianie postaci zrobić. Ja do tego zrobię jakiś taki krótki odcinek informacyjny, w którym będziecie mi mogli podsyłać swoje postacie, światy i tak dalej, i ja to będę po prostu oceniał. Dobra, tutaj mi się jeszcze coś pojawiło, ale to niech sobie na razie leci. Tutaj musimy u tego... u Kowala coś rozmontować. Rozmontujmy sobie na razie to, rozmontujmy sobie to. I teraz tak, UABW może zakręcimy. To nam może poleci już jakiś itemek.
na ten moment są skarby lasu, więc sobie też tutaj pociśniemy troszeczkę sercem. No i item jak nam sercem i stwierdzam. Item jak nam żaden nie poleciał, więc sobie może potem z misji to tam sobie dokończę. Czy też dokończymy razem. Klepsydry się przydadzą, bo jakbym szukał pupila, to będą ok. Tutaj wiedźma ma 93%. No i dobra, na razie tutaj tyle. Pupile sobie zostawimy na koniec, chociaż mogę w sumie nakarmić i mogę porobić ataki. To nie przeszkadza. Dobra, tutaj w ogóle w świecie... jeszcze w mroku. Zabiłem sobie Lilarysia siorbem na poziomie setnym. Około 25 grzybów mnie to kosztowało. W tym momencie pojawi wam się nagranie, bo nagrałem to, jak przeklikiwałem po prostu tego Lilarysia. Więc zobaczycie to teraz. No i okej, niestety walki w środowiskach się nie zapisują, nawet jeśli są wygrane, a ja tam klikałem po prostu Enter, więc nie zdążyłem tej walki zapisać. No ale mówię, no nie było to trudne, na 11 trenerze z tego co pamiętam, nie, na 10 trenerze to jeszcze było, 11 sobie zrobiłem później. I mówię, siorba miałem na setnym, około 25 grzybów, tak jak tam liczyłem. Nie wiem, czy wam to przyspieszę, czy puszczę normalnie, to już tam zobaczycie w montażu. Ale po prostu nie chciałem czekać tydzień na tego Lilarysia, nie mogłem wtedy nagrać odcinka, bo głównie czekałem na ten ogień na sobotę, żeby skarabarę złapać. Więc po prostu sobie mówię, nagram taką wstawkę bez dźwięku, jak go przeklikałem i tyle. W świetle powiem wam, że chciałem iść w oko. Bo tak, żeby, to wam mówiłem w poradniku do pupilach o tym trudnym przejściu dzyńka oko i 19 heraldon. Natomiast żeby dzyńką 100 ubić oko, potrzebujecie, jeśli macie 10 pupili, tak jak możliwe jest to do zdobycia w zimę, to potrzebujecie 12 trenera. Natomiast jeśli macie 11 pupili, tak jak ja mam, tak jak byście to mieli w każdą inną porę roku, bo jak widzicie tu jest jesień, tu jest lato i tu jest wiosna. Jest to na ten moment no, nie do złapania, bo mamy zimę. To potrzebujecie tylko 11 trenera, a ja o tym nie wiedziałem, zrobiłem sobie, o tu klejnot, zrobiłem sobie tego trenera na poziom 11 i naprawdę dużo grzybów wydałem, żeby to przeklikać, bo to oko było w piątek, dzisiaj jak już mówiłem jest sobota i po prostu nie chciało paść, najlepsza próba to tam parę razy zostało 13 HP, więc no albo ten trener o jeden wyżej, albo jeden pupil więcej, żeby ta dzinka miała lepsze staty. Mógłbym co prawda teraz zobaczyć, ile mi dusz poleci, spróbować sobie zraszować serce na 12 i trenera na 12, to potrzebuje jeszcze 4 miliony dusz, bo to kosztuje 2,5, to kosztuje 2, czyli 4,5, no pół mamy, czyli 4 miliony, ale nie chciałem po prostu czekać, nie chciałem sprawdzać, nie chciałem po prostu zaniedbać sobie światła po to, żeby zobaczyć, czy mi do niedzieli poleci tyle dusz, ile potrzeba, więc już karmię tego ptasia, trudno. Może na jakimś innym serwerze kiedyś się uda zrobić to przejście. Okej, ziemi nie mamy. Ziemię tutaj w ogóle zabiłem darmówką. Wykijadło. Kliknąłem sobie po prostu raz i padł na poniku 100, więc no nawet tego nie nagrywałem, bo myślę, że to jest przejście dla free to play, to nie ma co tutaj się podniecać. W ogień, no to zaraz sobie przejdziemy. No i woda, w ogóle w wodzie, tu od razu sobie nakarmię. W wodzie w ogóle jeden znajomy z W35 polecił mi takie przejście, poczekajcie, bo tu patrzę, tu już sobie cytrynki, znaczy te cytrynki, truskawki odkładam. Jeden znajomy mi powiedział, że dobre jest przejście, pójście w Kroksa około 50-60 poziom. Potem sobie, nawet 50 w sumie, bo siedmiornicę zabijecie szybko. Potem sobie dobić siedmiornicę do setki i siedmiornicą zabić tutaj szlawęża i nim zamknąć. Dzięki temu mamy już jednego peta na poziomie setnym, co da wam statystyki do siły. I to jest moim zdaniem niezłe przejście, o tym nie mówiłem w poradniku, ale dowiedziałem się dopiero później, więc może sobie na innym serwerze to spróbujemy. Okej, zrobimy teraz te walki. Tu sobie zaatakujemy, tak, tutaj nie mamy na razie żadnych mocnych przeciwników. O, woda, dobra, bo wodę miałem słabszą, ja zawsze zapominam, że w tej wodzie już mam jedno przejście. Tutaj sobie zabiliśmy, tu mamy 107, spróbujemy tym, no niestety padł. Ptasia nam zabił ponik 97, to dzynka nie dała rady.
Trudno. I tutaj okej, okay, mamy 4. 4, 1 w pupilach i wykijadło. Sobie nakarmimy. Okej. Okay. Co dalej, co dalej? Dobra, na razie tyle. Portal 10%, wczoraj mu zostało 600k. Więc sobie go po prostu zabijemy, to nam się pod lochy przyda. I tu na razie nic więcej. Dobra, tutaj sobie zbieramy te duże, więc nic nie robimy. Zaraz tam porobię ataki, tu sobie zacznę szukać. Tutaj ten, odbierzemy sobie to PD. I na razie też kamienia nie zużywam, potrzebuję jeszcze drugie tyle, żeby twierdzę na 14 robić. I chyba sobie po prostu to zrobię. Tutaj będę pomijał za golda, żeby... Czekajcie, ja bym chciał znaleźć coś takiego dobrego, co mi zabierze sporo żołnierzy, ale też da dużo surowców. Za golda tu nie pomijajcie, nie polecam. O, coś takiego. Mam nadzieję, że go ubijemy i że dostaniemy te surowce. No, dostaliśmy, dobrze. Bo to się nieraz buguje i tych surowców nie daje. Nie wiem, na czym to polega. Ten bug już jest znany dawno. Znaczy długo. I nikt z tym nic nie robi. Dobra, tutaj sobie Durina zaatakujemy. Już powinniśmy kogoś innego, ale na ten moment nie będę tam sprawdzał listy, bo mamy na Discordzie listę do podziemi. Więc sobie go po prostu przeklikamy. Na ten moment wystarczy. Dobra, twierdza tu jest ogarnięte, to trenuję. W gildii, o, możemy zrobić wyprawę. W ogóle sobie, znaczy wyprawę, a tak, w ogóle wyprawę chyba po weekendzie sobie spróbujemy. Tutaj profi już ma 14 salkę, nie, będzie miał 15 pewnie po tym weekendzie, więc już będziemy mieć czarne gemy. Tutaj sobie załadujemy ten i sobie zaatakujemy kogo? Ostatnio z Terrą wygraliśmy w ogóle obronę, zaatakowali nas i jakimś cudem wygraliśmy. Potem ja ich zaatakowałem w sumie przez przypadek, no i niestety już przegraliśmy, więc nie było tak kolorowo. Tu sobie może zaatakujemy ich. Na razie do Terry i do Delirium nie mamy podjazdu. Dobra, atak jest, katapulta jest, to sobie jeszcze przeklikamy, chociaż na ten moment nic to nam nie daje. Ale no już, żeby było. Okej. Okay. I teraz tak, w pocztę nie będziemy wchodzić, a BWW zrobiony. I spoko, już mamy 13, znaczy nie, troszkę mniej, bo ja tam zacząłem wcześniej nagrywać. Ale już mamy sporo odcinka, więc myślę, że lochy zrobimy w następnym, a teraz sobie po prostu przejdziemy do pupili. I teraz tak, to co ja zrobiłem w ogniu na innym koncie, takim swoim prywatnym, to jest po prostu szok. Teraz to pewnie widzicie na ekranie. Pokonałem Chompem setnym, na trenerze 10. Pokonałem Pirodliszkę w 102 grzyby. No nie będziecie widzieć wiele grzybów, ale będziecie widzieć, że nie miałem ani Infernixa, ani Skarabary, ani Smokiego. Po prostu klikałem, żeby zabić Smokiego i ten Smoki padł i praktycznie jeszcze tam dwa razy kliknąłem przez przypadek i mi padła Pirodliszka, więc około 102 grzyby mi to, że tak powiem, tyle musiałem wydać, żeby po prostu zrobić takie przejście. Tutaj się bardziej przygotowałem, mam trenera 11, mam już te dwa pupile złapane, więc sobie będziemy najpierw Smokiego, potem sobie tego Smokiego znajdziemy w zbrojowni i będziemy sobie próbować Pirodliszkę. Jak widzicie, grzybów mam sporo, więc myślę, że to nie będzie problem. Inne żywioły mam już tutaj załatwione, tego Lilarysia widzieliście, reszta to nie jest trudna, więc nie będziemy się na tym skupiać. Będziemy po prostu chcieli w tym ogniu zrobić to, co należy. Powiem wam, że normalnie bym szedł Smokiego, ale że widziałem, że takie coś się trafiło, tak jak mówię, na trenerze 10 i bez 3 petów, które mogłem mieć. Tak, no tutaj myślę, że też może się udać. Okej, na razie sobie zaczniemy w Smokiego. Ja będę szybko klikał Enter, więc wy nie będziecie widzieć tej walki, bo po prostu pewnie nie dam rady jej zapisać, a tak jak mówiłem, w środowisku się samo nie zapisuje. Także po prostu sobie klikamy i czekamy na farta. Jeśli tu będzie długo schodzić, to ja to może jakoś przyspieszę. O, 300k mieliśmy. Potem Smoki, no mówię, może paść w 100 grzyba, a może w 2000, więc nie dam rady tutaj gadać. Tyle. Klikając po prostu ten Enter. Okej, okay, patrzę tutaj, chyba już wszystko powiedziałem. Te serie mówię, będę chciał zacząć to ocenianie postaci. I będę chciał po prostu nagrywać już, na ten moment mam kilka filmów na zapas nagranych, ale będę chciał po prostu sobie nagrać już z tym nowym mikrofonem, no żeby te odcinki były w lepszej jakości, żeby teraz na tym starym nie ponagrywać na zapas nie wiadomo ile. Tylko po prostu, żeby się te filmy regularnie ukazywały. No dobra, najlepsza próba to chyba było 300k, nie patrzyłem chwilę na monitor, tylko na drugi monitor. Ale no widzicie, no już tutaj wydaliśmy więcej niż na tamtym razem na Pirodliszkę i Smokiego razem. Więc no niestety, na tym koncie nie mam szczęścia. Ale zobaczymy. Strasznie te walki to jest losowość. Tak jak i na arenie, tak jak i tutaj.
w tym, no mówię, trzech petów nie mieć, to jest naprawdę o wiele mniej statystyk dla Chompa. Do tego ten trener na 10 poziomie zamiast na 11. No ale udało się. No Smokiego to na pewno zrobimy to net bez problemu. Pytanie tylko jakim kosztem. No i zobaczymy jak w tą pirodliszkę. Okej, wiecie co, może ja wam to przyspieszę i po prostu jak zabiję to do was wrócę, bo nie ma co tutaj przedłużać. Okej, wracam do was. Minęło w sumie nie wiem ile, no widzicie po grzybach, także niedługo i Smokey został ubity dosyć szybko, więc jestem zadowolony, że nie musiałem na przykład 2000 grzybów wydawać. W ogóle co mi się tak z tą pirodliszką? O, tutaj mam na zręcznej, zapomniałem go osadzić, to już pod względem lochów. 354. Dobra, to w hełmie zamienimy i sobie poszukamy, poczekajcie, on był w zbrojowni z tego co pamiętam. Tak, on był w zbrojowni, więc sobie poszukamy. Dlatego, że teraz są skarby lasu i po prostu przejście na tą pirodliszkę da nam naprawdę dużego kopa. I dlatego ja sobie znalazłem tą skarabarę... O, jest. Znalazłem sobie tą skarabarę w nocy. I resztawki zostawiłem, żeby mieć, bo jak widzicie, pirodliszka już jest to rzadki pupil, więc może nam nie wylecieć. Mamy na to 2 dni. Mamy na to prawie 2,5 paska. Więc no myślę, że uda nam się, o ile się uda ją przeklikać. Także dobra, no Smokiego już mamy. Mamy tutaj pełen set, żeby ten nasz czom był jeszcze mocniejszy. No i co, lecimy w tą pirodliszkę, klikamy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No jak tutaj póki co nie ma żadnych bliskich prób. No ale zobaczymy. Dobra, znowu robimy przyspieszenie, co tam ja wymyślę w montażu. I wracam do was, jeśli się uda. Wracam do was na chwilkę. Widziałem jedną bliską próbę, 1000 HP miała. Zresztą, no, wy to też pewnie widzieliście, ale jak przyspieszam, to nie każdy może zauważyć. No i co? No, na razie dużo grzybów nie poszło, 300 tylko, więc będziemy próbować dalej. Dzisiaj się nie poddam, zwłaszcza, że Smokey tak szybko padł, to mogę na tą pirodliszkę sporo wyłożyć. No i co? Klikamy dalej.
Okej, jak widzicie, pirodliszka nam tutaj padła. Zaraz sobie ją będziemy łapać. Musiałem tu później włączyć już, że tak powiem, szybszy enter, ponieważ szybciej go po prostu klikać, kappa, bo już no 300 razy kliknąłem, czy tam więcej, już wiecie, tak powoli to szło. No ale na szczęście się udało ją pokonać i jak widzicie, przy niedużym nakładzie grzybów łącznie wydaliśmy na Smokiego i na pirodliszkę, ile miałem na początku? 8,5. No to tak 1300-1200, coś takiego. Okej, złapiemy sobie tę pirodliszkę, nakarmimy ją i na ten moment będziemy kończyć odcinek. Lożki sobie zrobimy w następnym. Od razu w kolejnym przejdę do lochów, nie będę... poczekajcie, bo to Maerwyn jest? Maerwyn? Nie będę już w tym, żeby tutaj nie robić nie wiadomo jak długiego odcinka. Z założenia na odcinek, jeśli chodzi o pupile, nam się udało zrealizować, więc spoko. Dobra, jak nam tu braknie... chleb, sydr, to sobie będę musiał dokupić. To będzie lepsze. Dalej. Magmakaron. To, dobra, to niech to będzie. O, drewienko nam poleciało. I teraz tak. O, tutaj będzie dobra misja. Kanion tego z gnuśnogród. To chyba ten gnuśnogród fajna. O, i kamień nam poleciał. Dobra. Czary, mary. A, no to będzie lepsze. O, jest Maerwyn. Ciekawe, czy to już będzie ta misja. Tak, dokładnie. Udało nam się, czyli, że tak powiem, założenie zrealizowane. Pirodliszkę sobie od razu karmimy i dzięki temu jesteśmy w ogniu bardzo do przodu. Natomiast w świetle, no, moglibyśmy być do przodu, ale niestety się nie udało. W ogóle, jak widzicie, nam tutaj dusze nie lecą. Który ja robię pasek, a dopiero pierwszy ja kończę, no to jeszcze pewnie dusze polecą, ale wątpię, że 4 miliony mi poleci, żeby się udało, a też nie chcę tych jedzonek nie wiadomo jak odkładać, żeby tylko to oko karmić, bo bym musiał w sumie znowu do piątku czekać, więc no zamiast być do przodu, to mógłbym być nawet do tyłu, więc już sobie pójdę po prostu w tego ptasia. Natomiast ogień mamy bardzo do przodu, udało nam się tą pirodliszkę kliknąć. Więc jestem bardzo zadowolony i dziękuję wam za oglądanie odcinka. W kolejnym sobie przejdziemy od razu do lochów i nie będziemy już nic wcześniej robić, tylko po prostu z miejsca lochy. Bo jak widzicie, tutaj Golden Gumpy nam troszkę odskoczył, no on tylko level w sumie. Natomiast Demonko nam odskoczyło 6 leveli, bo on sobie robi live na Twitchu i klika te lożki. Natomiast ja specjalnie nic nie klikałem, żeby to zostawić na odcinek, więc dlatego jestem do tyłu. Ale w kolejnym mam nadzieję, że nadrobimy. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie jakiś tam komentarzyk, subika. Jeśli się podobało, to oczywiście kciuka w górę. Trzymajcie się i cześć.